Dobra, jesteśmy na miejscu. Lącin cały. Udało się go tak zapiąć, że się nie wywalił po drodze, a było sporo zakrętów. Nie, siedzisz sztywno. No i dobra, mamy tego lącina. Jest, no nie ukrywajmy, w opłakanym stanie. No lagi wylane, kompresji nie ma. Coś tam się tucze jeszcze. Coś się tucze jeszcze w silniku. Aby łańcuch albo coś, nie wiem. Nie wiem, czy to w ogóle odpali, tak wam szczerze powiem. No, amortyzator tylny rozwalony. Z przodu, jak mówiłem, wylane. Wylane. No, jak widać po cylindrze 125. Karter, no niestety tutaj trochę uszkodzony, bo łańcuch spadał i rozpierdzielił trochę karter. Dlatego takie całe zlane. Napęd jest podobno nowy, założony. No widać, że łańcuch i wszystko jest nowe. No co mogę więcej powiedzieć? No, no jest do roboty. Popatrzymy po kolei. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie coś z tego. Czy się odezwie. Trzeba będzie sprawdzić zawory. Może zawory są podparte. I dlatego też nie być, może nie być kompresji. Taki dziwny dźwięk jest. Takie, jakby kurde tłok uderzał w coś i łańcuszek się tłukł. To jest taki trochę podejrzany ten dźwięk. Hamulec z przodu jest, tylny nie wiem, sprzęgła nie ma. Tak za bardzo nie czuć tego sprzęgła, może jest sprzęgła, nie wiem, to trzeba byłoby odpalić. No cóż, zakładam kamerkę na głowę i powolutku zobaczymy co tu jest, co tutaj się dzieje, jak to tu wygląda. Nie wiem, czy będzie coś widać. Nie będę statywu układał. Sprawdzamy. Czy to w ogóle zapoli? Śruby powymieniane. Trzeba będzie korpus jakiś ogarnąć, ewentualnie kartery. Albo zobaczymy, czy się da uszczelnić to jakoś. Takiego do remontu i na sprzedaż, jakby ktoś chciał. W sensie kupić sobie i w takim stanie na przykład. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Jakby ktoś na przykład szukał takiego w takim stanie, a potem myślał, że zrobię mu remont i go sprzedam. Mógłby się rozczarować, bo z tego co tutaj oceniam tak na oko już, to powyżej 1000 zł by wyszło naprawa tego wszystkiego. Więc jest to nieopłacalne. Powyżej 1000 zł. O, widzę, że ktoś tu rozwaliło stator. Ktoś wymienił na nowy cały zapłon tu. Widzę, że dekielek był naprawiany. Ktoś to naprawiał. Jakieś tuningi na kleju. Ale przynajmniej drugi raz nie rozwaliłoby statoru. A, dobra, druga strona ściągamy na podłańcuszek. Zobaczymy w jakim stanie jest. Hmm.
Ten dekiel chyba też nowy, jak się ładnie świeci. Jest wyciągnięty, ale tylko delikatnie. Dobra, damy te. Ojej, patrzcie, widzicie? Zobaczcie, jak łańcuszek chodzi. Napinacz jest uszkodzony. Łańcuszka. Tu jest luz. Tu nie ma luzu. Na ssącym nie ma w ogóle luzu. Zero. Dlatego nie ma kompresji. Teraz powiedzmy, że jest takie top. Tu się w miarę pokrywa. Łańcuszek nie jest wyciągnięty, ale nie jest napięty. Na dole jest trochę za duży luz na wydechowym, a na ssącym nie ma w ogóle. Nie wiem, czy w dzisiejszym odcinku taki dłuższy będę musiał ewentualnie zrobić. Może spróbujemy to odpalić. Jeszcze tak, żebyście mieli dłuższy trochę odcinek. Muszę dekielki założyć, żeby mi się tutaj olej jakiś nie wylał. Silnik jest prawdopodobnie remont wymagany. Musimy ściągnąć go z podnośnika i odkręcić napinacz. Jestem złamany, mam amortyzatory. Dobramy. Dobra, teraz podniesiemy go w tym miejscu. Dobra. Osłona. Chcę poczyścić deczko. Dobra, musimy spuścić olej, zaraz odkręcimy napinacz. Ewentualnie trzeba będzie dekiel całej ściągnąć boczny i zobaczyć, co tam, jak to tam wygląda. Ściągnę magneto i zobaczę, jak tam pod spodem to wygląda. Ewentualnie odkręcę jeszcze napinacz. I widzimy się za chwileczkę, po przerwie. Dobra, czy coś się poprawiło? Delikatnie. Delikatnie jest lepiej. Ale nie dziwmy się, no bo zawór może być znagarowany cały i będzie przepuszczał tak czy inaczej. Więc no trudno. Trudno. Co następne? Następne to rozwalimy to. Zobaczymy, co tutaj jest wykombinowane w ogóle. Takie triko. Coś takiego ktoś wykombinował. Tak stwardniało, że się nie da ściągnąć. Nie da rady ściągnąć. Tak stwardniało. No nie wiem. Tak wam powiem szczerze. Nie wiem, jak to ściągnąć. Tak sensownie. To kiedyś była guma. O. To nie jest już guma. A jeszcze jest ten głos.
No, już nie ma tego dźwięku. Już nie ma dźwięku łańcuszka. Czyli tam to mnie naprawili. Aha, bo zaraz wam zapomnę, co ja zrobiłem. Bo napinacz mi wpadł do oleju. Bo chciałem wam pokazać i wpadł mi do oleju. I napinacz, ta sprężynka jest za cienkiego druciku. Po prostu jest za cienka w porównaniu do oryginalnej od Lącina, na przykład 110 albo tych silników 50. I jest po prostu, ta sprężyna jest za słaba. No i napinacz jest o mniejszej średnicy, chyba 1 mm niecały, pół milimetra mniejsza średnica, i on tam po prostu latał i nie robiło się ciśnienie. Ale jak spuszczę olej, to wam pokażę, o co chodzi. Jeszcze to, jak nie zapomnę. To jest ten element od tego. Zobaczymy, czy wyłącznik działa. Wyłącznik nie działa. Zapłonu, a ten kluczyk? To jakiś kluczyk jest. Żebym wiedział. Ten kluczyk działa. Dobra, cośmy wylali, to wlejemy. Silnik i tak już jest do remontu, więc nie będę lał nowego oleju. Chyba że brat będzie spuszczał z krosa, to nalejemy wtedy nowy olej. Nowy olej ze skrosa. O, dobra, starczy. Niech ma tam trochę mokro. Teraz się zajmiemy gaźnikiem. Dobra, widzę, że głowica jest o dużej średnicy. Dobra, widzimy się za chwilkę. Ten też prawdopodobnie Lącin będzie w trybie dwusuwa chodził, więc wlejemy mu paliwo z mieszanką. Dobra, starczy. Kto wie, czy to w ogóle odpali i czy to będzie jeździć. Jak nie ma co lać, nie wiadomo ile. Sprawdzałem, czy to w ogóle zagodo. Łańcuszek coś słychać. Miodzio! Właściciel mówił, że chyba 20 razy trzeba kopnąć, żeby to zagadało. Dziwo, w trybie dwusuwa nie chodzi. Nie ma gaszenia. Ale łańcuszek słychać strasznie. Strasznie łańcuch słychać. Pompa jest walnięta, chyba zajechana cała. Oleju, bo nie napina. Wystarczająco. Dobra. Trzeba się będzie przejechać tym, ale musimy założyć płytę pod silnik, bo tylko na dwóch śrubach się trzyma. Stopki trzymają się, więc zakładam płytę i jedziemy się przejechać, zobaczymy, jak to jeździ. No i dobra, kolejny Lącin, igła normalnie. Nie wiem, czy się nagrało, czy się nie nagrało pierwsze odpalanie, ale odpolił. Jasny pierdol, no ale szarpie. O,
To lepiej się wszystko. Powiem wam, muszę kask wziąć. Łańcuszek strasznie słychać, telepie. Napinasz wszystko wychuśtane, nie ma ciśnienia oleju, no i nie napina łańcuszka. No i się telepie wszystko. A tam gniazdo wyrobione jest, bo ktoś zarąbał sprawę. Napinacz jest, był za małej średnicy. I telepie się teraz to wszystko. Ale cóż, my się jak przejedziemy, tylko amortyzator jest złamany. Kurde. Złamany jest amortyzator i strasznie... Strasznie z tym jest problem, ale spróbuję to jakoś zaradzić. Gdzieś miałem jakiś amortyzator ze skutera, poszukam. Widzimy się za chwilę. Tu jest stary amortyzator, jako pozostałości. Założyłem składa 110. Efekt uboczny tego jest taki, że... że będę miał huśtawkę! Taki będzie efekt uboczny. No niestety... Wahacz jest rozwalony, wpierona, rama jest rozwalona, wpierona. Łatwiej byłoby mi wymieniać, co tu nie jest uszkodzone, napęd, bo jest nowy. No i tyle. I stator, bo jest nowy. A tak to... Praktycznie wszystko jest uszkodzone. Może jeszcze jakieś półki. Dobra, próbujemy się tym przejechać kawałek. Może łańcuch nie spadnie, nie rozwali statora. Dobra, jedziemy. Jasne piero, ale szarpie. Jeju! Wam powiem, jest ups, o, tak mogę powiedzieć. Sprzęgło działa zero-jedynkowo, czyli albo jest wysprzęglone, albo jest na 100% załączone. Nie da rady na pół sprzęgle jechać, po prostu żeby wolno ruszyć. Oj, masakra. No i strasznie go dławi, ale to gaźnik prawdopodobnie, bo to założyłem z tamtego lącina. Od 110, no i nie ma przepustowości odpowiedniej, po prostu go przydławia. Albo po prostu w baku były jakieś sywki, no i się wziął i pękła rama. Szarpłem dwa razy i pękła rama, o, patrzcie. To jest chyba świeże pęknięcie, no. Szczeliłem ze sprzęgła chyba dwa razy, no szczeliłem ze sprzęgła, Lącin szczelił dwa razy ze sprzęgła i to pękło. Ojeja. No ale, co mogę powiedzieć, no jeździ, no, jeździ, odpala, tylko że nie ma kompresji. No i na razie idzie na bok, żeby mieć potem do innego projektu. Więc na razie go odkładamy, z niego prawdopodobnie napęd pójdzie do tamtego lącina. Z dwóch zrobimy jednego, tego gorszego, chyba ten jest gorszy, bo tamten ma ramę oryginalną, niepękniętą ani nic. Poskładam takiego jednego lepszego, a drugiego takiego gorszego. No, ten jest kompletniejszy, może, tak można tak powiedzieć, no ale za to nie jest za ciekawie. Chociaż jechało się na tym bardzo śmiesznie. Normalnie na tym amortyzatorze. Dobra, kończę, bo jutro lecimy pojeździć pitbajkami,
A Turbo Loncina to będziemy za niedługo jechać. Więc jeszcze raz dzięki za tego pitbike'a. Do następnego, trzymajcie się, na razie, hej! Siemaneczko, jeszcze dogram końcóweczkę, bo nie skończyłem. Mały fail był z Loncinem. No i zapomniałem na filmiku powiedzieć, więc dogrywam teraz. Zarąbałem sprawę z Loncinem, bo jechałem na saniu. Na saniu, no i przez to było takie przerywanie. Kurde, żebym sobie nie popatrzył. Ale bez sania teraz nie będę palił, bo już jest niedziela. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda ten filmik dodać. Mianowicie, kurde, no nie ukrywajmy, no jest kiepsko trochę, bo zawór jest znagarowany cały, no i na wolnych obrotach nie chcę uchodzić. Po prostu jak trzymam do połowy gazu, normalnie wszystko zapierdziele, fajnie jeździ, ale jak zejdzie poniżej połowy gazu, no to gaśnie. Ewidentnie słychać, że syczy w gaźnik. Zawór sący, no bo był podparty i było ostatnio jeżdżone na tym, no i się chyba wypalił, albo prawdopodobnie znagarował się cały, no i przepuszczaj to ostro. No i nie uchodzi na wolnych obrotach. No miałem się dzisiaj przejechać tam do wujka w tamtej strony, z młodymi pojeździć na pitbajkach, no ale no pogoda jest kiepska. Wszystko idzie tam w stronę ich, no i niestety no nie pojeździmy. Więc jak oglądacie, to naprawdę sorki, ale no nie pojeździmy, nie nagramy nic. A pasuje taką w miarę ładną pogodę, żeby coś ponagrywać na YouTube, żebyście wreszcie mogli sami siebie oglądać. Na pewno wpadnę z kolegą, albo nawet z dwoma kolegami, jak się uda, no to na trzy motory wpadniemy. Tylko pasuje, żeby była już jakaś w miarę ładna pogoda, bo tak to szkoda. Jak widzicie, motor przygotowałem. Myślałem, że pojadę, a też nie mam za bardzo dzisiaj dużo czasu, bo jeszcze muszę jechać w jedno miejsce, więc dlatego też nie mogę po południu zbytnio się wybierać, bo to jest nieopłacalne. Ledwie co przyjadę, już będę musiał się zbierać. Trochę kitowo, no nie ukrywam. Wczoraj była ładna pogoda, kurde. Trochę zarąbał sprawę, no przyznaję się. Dobra, więc kończę ten odcinek. Widzimy się standardowo niebawem w kolejnym, więc do następnego. Trzymajcie się, na razie, hej!